Marek Barabasz zdobył srebrny medal wśród juniorów do lat 10 w zakończonych w środę w Bielawie młodzieżowych mistrzostwach Europy w Warcabach w grze błyskawicznej. Marek zdobył 14 punktów i jedyny medal dla Polski podczas tych mistrzostw. Do wczoraj, można powiedzieć, pod względem sportowym byliśmy bardzo gościnni. No niestety tutaj faworytom i tym, na których liczyliśmy, nie za bardzo te mistrzostwa poszły. Natomiast dzisiaj rzeczywiście pozytywna informacja. Mamy srebrny medal dla reprezentanta Polski. Co jest też takim fajnym jakby elementem do całej organizacji Mistrzostw Europy. Tym bardziej mobilizuje nas to do pracy. Ten proces, który zaczęliśmy 1,5 miesiąca temu, który polegał na tym, że nareszcie w Polskim Związku Warcabowym został powołany trener kadry, który ma 2 asystentów. Współpracowaliśmy również w czasie turnieju z panią psycholog. Trudno było oczekiwać, że to przyniesie efekty tutaj w tej chwili, choć na pewno to nie przeszkadzało. No i wynik osiągnęliśmy na miarę naszych obecnych możliwości. Wiadomo, że zawsze jest sportowo, jeśli się nie wygrywa wszystkiego, zawsze jest pewien niedosyt, bo szans troszkę było, gdzieś tam odrobinkę tego sportowego szczęścia zabrakło, ale w sumie można też uznać, że w miarę mistrzostwa były udane. Jeśli ktoś z Państwa nie wie, na czym polegają błyskawiczne partie warcabów, spieszymy wytłumaczyć. To jest gra bardzo medialna. Różnica jest zasadnicza. Zawodnicy mają znacznie mniej czasu do namysłu. Stąd mówimy o partii błyskawicznej, ponieważ partia trwa łącznie około 15 minut, realnie. Tyle trwa cała partia. Czyli zawodnicy, jeżeli powiedzmy w warcabach stupolowych średnio partia kończy się między 60 a 70 posunięciem, to łatwo policzyć, jak niewiele czasu zawodnicy mają na wykonanie każdego pojedynczego posunięcia. Czyli trzeba być błyskotliwym, fantastycznie przygotowanym taktycznie do tego, żeby osiągać wyniki. W zwykłych warcabach jedna partia trwa kilka godzin. Najdłuższa partia rozegrana podczas Mistrzostw Europy w Bielawie trwała ponad 5,5 godziny. Tendencja ogólnie w sportach umysłowych i również w szachach jest taka, że stopniowo czas do namysłu się ogranicza. Po pierwsze jest kwestia czasu, bogatego kalendarza, po drugie rola komputerów, nie mówię o dopingu, ale mówię o wspomaganiu treningu, gdzie w tej chwili zawodnik młody jest w stanie przerobić bardzo dużo materiału, kiedyś musiał szperać po książkach, a teraz są programy z bazami partii, w których są miliony partii, gdzie można wszystko przeszukać. To powoduje, że zawodnicy są lepiej przygotowani, w związku z tym trzeba im stawiać jakieś kolejne przeszkody pod nogi, no jak porównajmy do Tour de France, jak jeździli kiedyś, jakie były etapy, a w tej chwili każe się zawodnikom 3 dni z rzędu wjeżdżać 20 km po niemalże pionową górę, ponieważ są za dobrze przygotowani, a trzeba wyłonić najlepszego. W klasyfikacji drużynowej Polska zajęła 6. lokatę. Na podium znaleźli się bezkonkurencyjni Rosjanie, a tuż za nimi Ukraińcy i Holendrzy. Wszyscy jednak wyjeżdżali z Bielawy zadowoleni. Impreza była bardzo udana. Nie mówię tego oczywiście tylko dlatego, że ja bym tak chciał, żeby była udana, ale staram się naprawdę słuchać działaczy, przedstawicieli Światowej Federacji Europejskiej, którzy tutaj u nas gościli, i opinie są bardzo pochlebne, co nas jako organizatorów naprawdę bardzo cieszy. W Bielawie przez ostatni tydzień gościło kilkuset najlepszych warcabistów w Europie oraz ich trenerzy i działacze organizacji warcabowych.